Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z filmem, którego chyba jeszcze nigdy w życiu nie nagrywałyśmy. Mianowicie będziemy mówić o książkach, które zDNF-owałyśmy albo które nam się nie podobały z jakiegoś powodu. I to jest trochę taki format, który Wy zasugerowaliście w pudle, które Wam zostawiłam na Instagramie, co trochę się zbiegło z tym, co same planowałyśmy, bo rozmawiałyśmy trochę już o tym formacie, żeby też raz na jakiś czas nie wrzucać Wam takiego update'u z książek, które nam się po prostu nie podobały i które nie przeszły próby naszego czytania, tak, vibe checku, bo mamy taką zasadę, że raczej tutaj na kanale mówimy o książkach, które nam się podobały bardzo, albo generalnie podobały, mimo że mamy jakieś tam... Albo o których mamy coś do powiedzenia. Zgadza się. Bo jak książka jest spoko, ale jest nijaka, to też jej nie bierzemy i też o niej nie mówimy. Tak. No i no z reguły fajniej jest czytać dobre książki, więc mamy tak, że jak nam się coś nie podoba, a dostajemy na przykład egzemplarze recenzenckie od wydawcy, no i do połowy jest straszna kicha, no to po prostu odkładamy, więc z reguły to jest taka zasada, której się chyba obie mniej więcej trzymamy, że jak do połowy, no... Chyba, że jest dylemat i wtedy pada, ej, wiesz co, ty też to zacznij. Tak, tak, że właśnie jak któraś z nas coś zaczyna i ma wątpliwości, no to właśnie wymieniamy się tymi tytułami i mamy takie, kurczę, czy ty też myślisz tak jak ja, ale zwykle się okazuje, że tak, tak, i rzadko to zdanie się zmienia, ale no wiecie, no chyba, że na przykład mamy taki moment, że trochę mi się nie podoba, ale ja dam temu szansę i czyta się wtedy do końca, no i wtedy się okazuje, że no nie, to zakończenie zwykle książkę albo ratuje, albo zupełnie pogrąża, to w zależności od tytułu. Tak. Jak widzicie, mam super dzisiaj narzędzie, mianowicie ten słynny ołówek z Bika zielony i karteczki samoprzylepne, które Marta mi pożyczyła, bo ja nie pamiętam o książkach, o których chciałam powiedzieć. W związku z czym, tak. Dobrze, zaczynamy z grubej rury chyba, tak? Czyli o książki, o którą nas... I'm not ready to show this. Często nas o to pytaliście i my też często już o niej mówiłyśmy, więc jeżeli nas obserwujecie na Instagramie czy nawet tutaj na kanale, to wiecie, że ta książka nam zupełnie nie siadła i było nam z tego powodu bardzo przykro. Mnie szczególnie, mam wrażenie. I to jest Krew i Popiół Jennifer L. Armentrout. I my wcześniej chyba nie czytałyśmy nic jej, no nie? Wydaje mi się, że nie. Że nie. No i ta książka była no, bardzo głośną premierą właśnie początku roku. Ona w styczniu miała swoją premierę. I ja też na nią bardzo czekałam, bo tak, bardzo wiele osób polecało te książki i właśnie mówiło o nich jako o takich, które są mroczne, mają fajny świat, jednocześnie ciekawą główną bohaterkę i niezły wątek romantyczny i że potem się robi, tak wiecie, seksualnie niebezpiecznie, ale fajnie jednocześnie. Że to nie jest taka żenada w stylu Sarah J. Maas. No ale chyba nie dane było nam dotrwać do tego, bo o ile się nie mylę, to ten wątek taki bardziej łóżkowy zaczyna się chyba dalej później, tam w drugim tomie, czy jakoś tak, nie? Właśnie ja nie wiem, ja czytałam tak ostatnio o tej historii, o tej trylogii, ale ze względu na dramę, która się wokół niej rozwinęła. Tak? A jest jakaś drama? Tak, wysłałam wczoraj na konfie. O Boże, to ja musiałam to ominąć. A propos patronatów i tego, co wydawnictwo zrobiło. To! Więc miałam takie, że jakby ja się tak kątem dowiedziałam... To jest ta książka! To jest ta książka, to jest drugi, trzeci tom, o ile się nie mylę, okay, ale wydaje mi się, że mamy rację, więc ja o fabule drugiego i trzeciego tomu dowiedziałam się przy okazji serczowania, co się zadziało. W ogóle fun fact, to jest chora akcja, moim zdaniem. Tak, jakby. Tam chodzi o pomyłkę w patronatach, tak, na drukowanej już okładce, no ale to zostawimy sobie najwyżej na BookTok jakiegoś czasu. Dokładnie. Dobrze, dla tych, którzy nie wiedzą, o czym jest Krew i Popiół, to jest powieść fantazy, taka... Niby young adultowa, ale chyba trochę ona się przekształca później w new adult, przynajmniej w sensie, tak z historii wnioskuję. Ona ma, jakby mam wrażenie, że miała być takim zamiennikiem troszkę poważniejszym, trochę konkretniejszym dla dworów, no nie? Że jakby wiesz, tak vibe'owo, tak klimatycznie, że to miała być właśnie taka coś książka, książka dla osób, które na przykład w dworach odnalazły wiele cringe'u i nieścisłości, a stwierdziły, że okej, sam setup, sama historia jest spoko, więc ja chcę coś lepszego w tym. Tak, to była moja motywacja do czytania tej książki. Tak, zresztą no, porzucone przez bogów, bodzące strach w nieśmiertelnikach, upadłe królestwo znowu powstaje, by przemocą i zemstą odebrać to, co uznaje za swoją własność. A kiedy cień przeklętych zbliża się coraz bardziej, zaciera się granica między tym, co zakazane, a tym, co słuszne. Popi może nie tylko zostać uznana niegodną przez bogów, ale również stracić serce, nawet życie, kiedy przesiąknięte krwią więzy spajające jej świat zaczynają się strzępić. No więc taka rzeczywiście mroczna wersja właśnie dla fanów Sarah J. Maas i dworów i tego fairy tak. świata. No i setup generalnie jest fajny i worldbuilding też mi się podoba. On ma takie trochę gotyckie zacięcie wręcz w opisie. Prawda. Jest tak, wiecie, ciemno, ja sobie wyobrażam te przestrzenie właśnie opisywane przez Armentrout jako takie wygaśnięte, nie? Troszkę takie wyblakłe, po zmroku i tak dalej. No i nasza główna bohaterka Poppy jest panną i mieszka w pałacu królewskim, znaczy się,
i trochę nie bardzo wiem, co powiedzieć dalej, bo na dobrą sprawę nikt nie powiedział, o co chodzi z tym byciem panną, poza tym, że ona żyje jakby w odosobnieniu, wiesz, tak. Musi zakrywać swoją twarz. Ma zasady, za którymi podąża, tak? Tak, no i nie może ich łamać, tak. Mm-hmm. No nie może się zaprzyjaźniać, o romansach to w ogóle nie ma mowy, bo no tam wszyscy mówią o tym, że Poppy, jesteś tam szansą dla naszego królestwa, jak dostąpisz ascendencji, to w ogóle super będzie. Nikt nie tłumaczy, czym jest panna, ani czym jest ascendencja i o co tak naprawdę z tym chodzi, mimo że bardzo wiele postaci o tym rozmawia, o tym procesie, i o tym tytule, i o tym mniej więcej, co się z tym wiąże, ale nie mamy konkretów. Tak, i to jest rzecz, która nam obu rzeczywiście trochę przeszkadzała i trochę nas kuła w oczy i wszystkie inne, jakby wiecie, zmysły, którymi mogłyśmy tę książkę odbierać, bo rzeczywiście przeczytałyśmy no tak przynajmniej z 200 stron obie, no. I stwierdziłyśmy, że odczuwamy tutaj jakiegoś rodzaju chaos, dużą niewiedzę wynikającą z tego, że nie do końca mamy wyjaśnione pewne aspekty, które bardzo chciałybyśmy wiedzieć i zrozumieć. I to do pewnego stopnia, wiecie, jakby czasami dobrze jest, jak nie wszystko macie podane od razu na tacy, tak. Pewnych rzeczy dowiadujecie się później. Do momentu, aż nie zaczyna to być na tyle irytujące, że wy już przestajecie chcieć wiedzieć. Znaczy, i to wiesz, wszyscy bohaterowie tak mówią o tym w kółko, tak. Wiesz, cały czas się do tego nawiązuje. Dokładnie. I wiesz, kiedy oni rysują to jako sprawę tak niesamowicie istotną, tak. I ważną dla samej bohaterki tego świata, a my czytelnicy jesteśmy pozbawieni tej wiedzy, to no... Już nie wiesz, o co chodzi. Tak, szlak człowieka trafia. I tak jak jesteś w stanie to na przykład znieść przed tam, nie wiem, 50-100 stron, tak po 200 już czujesz po prostu irytację ze względu na to, że chcesz wiedzieć i jakby naprawdę skupiasz się na tej historii, chcesz się w niej zatopić i chcesz się w niej połapać, a i tak ona ci nie daje podstawowych informacji. Tak. Generalnie ona się super zaczyna. Mi się w ogóle bardzo podoba ten rozdział otwierający, kiedy Poppy jest poza pałacem, czyli oczywiście łamie reguły i podsłuchuje rozmowy tam w jakimś tam pubie, czy tam gospodzie innej. Tak. No i później właśnie napotyka takiego ziomeczka, który, z którym później będzie wchodziła często w interakcję, ale to do tego za chwilę przejdziemy. I to było fajne, to mi się bardzo podobało, właśnie było tak super klimatycznie i od razu się coś działo, więc też od razu też autorka dała nam fajny moment do tego, żeby zrozumieć i zobaczyć, jak ten świat wygląda i w jaki sposób działa. Więc to było git. A potem im dalej w las, tym było coraz nudniej i zasadniczo nic się nie działo, poza tym, że nic nie wiedziałam, o czym ci ludzie jakby rozmawiają i o co chodzi z tym wszystkim. W którymś momencie jakby ja sobie tak pomyślałam, że może Poppy też nie wie, o co chodzi z tym, nie? I ona tak gada, bo tak powtarza po wszystkich, nie? Tak. Ale z drugiej strony ona była kreowana na taką postać, która jest taka, wiesz, dosyć ciekawska, taka, wiesz, pewna siebie momentami, wiesz, potrafiła być bardzo zdecydowana, etc. Tak, no wiesz, to jest taka miękka klucha. Wiesz, no zaczynamy tę książkę z punktu, w którym ona łamie reguły podstawowe, no nie? Więc jakby no spodziewałybyśmy się tego, że no będzie wiedziała, o co chodzi z nią i z jej przeznaczeniem. Więc no, after all jestem trochę zawiedziona i smutno mi na tą książkę. Strasznie smutno cały bo czas. Bo rzeczywiście miałam wrażenie, że to może być ta it book, zwłaszcza po naszych ostatnich readowych tych. No i się zawiodłyśmy i mamy takie, że tak, no nie siadło no, nam. Nie siadło. Dobrze, następna książka, czy tą też co mamy? No możemy, to możemy. Słuchajcie, to jest książka wydana przez Zieloną Sowę. Tak. Jestem Judah Zniewolony, czytam I'm Jude chyba jest w oryginale. I można powiedzieć, że to jest taka opowieść podręcznej w odwróconym zwierciadle troszeczkę. O, w ogóle oryginał to jest The Boy I Am. O, The Boy I Am, no właśnie. No i generalnie w tej książce chodzi mniej więcej o to, o co chodzi w opowieści podręcznej, tylko w drugą stronę. To znaczy, zniewolone nie są kobiety, tylko mężczyźni. Raz w roku młodzi mężczyźni z domu chłopaków są licytowani przez żeńską elitę. Jeśli Jude nie zostanie wybrany, czeka go przyszłość w kopalniach. Jude stracił przyjaciela Vika i chce zemsty. Z tego powodu zaplątał się w spisek mający na celu zamordowanie wszechpotężnej kanclerki i wreszcie ma na to szansę, ma też szansę wygrać wolność, ale za jaką cenę? Słuchajcie, już dawno żadna książka mnie tak nie skonfundowała jak ta. W sensie my ją czytałyśmy jakoś na początku roku też, bo dostałyśmy propozycję recenzji jej, no i podziękowałyśmy za nią. I ja do dzisiaj nie do końca wiem, o co w tej książce miało chodzić. To znaczy, jakby wiesz... No właśnie! No właśnie, no tak. W sensie, czy to ma być właśnie po prostu odwrócona wersja opowieści podręcznej? Wiesz, czy ona ma w jakimś stopniu, na przykład, nie wiem, obśmiać opowieść podręcznej, czy pokazać drugą stronę takiego konceptu? Wiesz, bo ja początkowo myślałam, że to trochę będzie tak wyglądało, że tutaj
autor czy autorka, jakby nie pamiętam w tym momencie, aha, ciężko powiedzieć. Kettle. Dobrze, osoba autorska w każdym razie. Tak. Zakłada, że to odwrócenie ról i pokazanie tej społeczności właśnie odwrotnie niż zwykle, ma pokazać coś takiego, że koniec końców w świecie, w którym żyjemy, mimo że to jest świat zdecydowanie nierzeczywisty, to nie jest tak jak w opowieści podręcznej, nie? Tylko tutaj no, mamy coś takiego trochę postapokaliptycznego z lekka. Jest tam jakaś mowa o katastrofie też jakiejś takiej ekologicznej. Zresztą jest ta jedna wieża, w której... Ojejku! Wybaczcie, Konor chciał wskoczyć do pudełka, pudełko się przekopytnęło, prawie wywaliło lampy i wieszak. Living with a cat. Działy się rzeczy. Dobrze, katastrofa ekologiczna w każdym razie to jakaś była. Bo też bohaterowie żyją w takiej jednej wielkiej wieży. Tutaj mamy też symbolikę tego, tej architektonicznej wielkiej wieży, nie? Gdzie im wyżej mieszkasz, tym jesteś na wyższym poziomie jakby hierarchii społecznej. A dookoła są jakieś takie pustynie i wiesz, jakaś taka jałowa ziemia czy coś. Ale za dużo z tej książki pamiętasz. Wiesz co, ja tak pamiętam obrazami to. Obrazami, wiesz? No. Dobrze, ale dążę do tego, że koniec końców, nieważne jakiej płci jesteś, zawsze będzie istniała na świecie jakaś grupa, która będzie, no wiesz, jakby... Że system klasowy jest w ogóle opresyjny i że w ogóle społeczeństwa bywają opresyjne. Że w ogóle społeczeństwo ma tendencję do bycia opresyjnym. Tak. Także zawsze znajdzie się jakaś grupa, która będzie wyrzucana na margines, która będzie wykorzystywana, która będzie degradowana z jakiegoś powodu. I tak na dobrą sprawę, koniec końców, płeć może nie mieć tutaj znaczenia. Tak, bo nie? Są inne takie czynniki, że wiesz, ekonomia, pochodzenie, religia, wyznanie tak, i tak że, wiesz, dalej. Znajdziesz sobie jakiś powód. Absolutnie. Albo inaczej, społeczeństwo znajdzie jakiś powód, żeby... Kogoś wykluczyć i kogoś gloryfikować. Dokładnie tak. Nie? No bo jakby trochę to tak wygląda, że koniec końców jesteśmy chyba zwierzętami i żyjemy według jakiejś hierarchii. I to się chyba nigdy nie zmieni, nie? Człowiek jest zwierzęciem stałym. I to było moje założenie tutaj trochę, tak. Nie? I pod tym kątem, czytając tę książkę, miałam takie, to może się udać. Ale ta fabuła jest tak chaotycznie przeprowadzona. Ten wątek przyjaźni tego, no, Judy i... Juda i Vika, tak? To jest ten ziomeczek, który tam w sumie tak nie wiadomo za bardzo, co się z nim stało przez 3 czwarte. Wiesz, co jest najgorsze, że ja tak naprawdę przeczytałam, no ciut, bo ty czytałaś jej więcej. Ja przeczytałam całą. Ty mi powiedziałaś, stara, zacznij ją i powiedz, co sądzisz. Ty mi nic nie powiedziałaś. I ja zaczęłam ją czytać i ja po 20 stronach ci powiedziałam, stara, co tu się dzieje? Jakby, o co chodzi? Dlaczego tu jest taki chaos? On mówi, ja nie wiem. Ja wtedy mówię, mam dalej to czytać. No słuchaj, jak chcesz, to czytaj, ale jak dla mnie to jest no-no. Ja rzeczywiście potem jeszcze chwilę usiadłam wieczorem w wyrze, po prostu ją tak rzeczywiście poczytałam jeszcze moment. I ja do teraz nie wiem, o czym to jest. Ja też nie wiem, o czym to jest, bo za każdym razem, kiedy mi się wydawało, że wiem, to zmieniał się punkt ciężkości tej książki. Realia świata są takie, że część z nich możesz rzeczywiście wziąć na wiarę i po prostu zaakceptować bez kwestionowania. Inne rzeczy są takie totalne zde. Potem same, wiesz, poczynania bohatera. Dlaczego sprawdzasz podziękowania? Nie, wiesz co, chciałam sprawdzić, bo tu jest jeszcze takie od autorki, bo to chyba jednak jest autorka. Tak, to jest autorka. Jest taka, no, taka notka od autorska na końcu. Dobrze, no ale kontynuuj. I wiesz, i jakby after all masz, nie masz takiego poczucia, że wiesz, za kim podążasz, za jakim bohaterem, że idziesz jakąś linearną historią. Ona jest bardzo poszatkowana i mam wrażenie, że z każdym kolejnym rozdziałem jest coraz bardziej takich konfundujących scen, które nie łączą się w całość do takiego stopnia, żebyś mogła chociaż nadać im jakiś tam, nie wiem, element wątpliwości na zasadzie okej, jeszcze nie wiem, ale wierzę w to, że się dowiem, tylko po prostu rzucane są ci kolejne sceny, które jakoś, nie wiem, cudem może się łączą, ale nie widzisz tego wyraźnie, więc dlatego to czytanie tej książki jest takie chaotyczne i no, ja się nie bawiłam dobrze. Ja też się nie bawiłam dobrze, byłam bardzo confusion jakby przez cały czas, ona ma prawie 400 stron. No. I ja, no, ja nie wiem, jaki miał być clue tej książki. Właśnie, o co w niej chodzi, no nie? Co ona miała... Czym ona chciała być? Tak, czym ona chciała być? Bo ja być? Trochę tego nie wyczułam i ja też widzę, że jej nie ma za bardzo w przestrzeni gdzieś tam tej naszej, no nie? W sensie... Padła na chleb tubę. Tak? O, to ja no, nie widziałam tego chyba. Jako próba... znieważenia idei feminizmu i opowieści podeszły. W sensie taka była sugestia ze strony postującego na chlebtubie, że ej guys, co to za, wiesz, antyfeministyczne gówno. W sensie to no teraz cytuję. Bo ta książka jest jakoś nagrodzona, widzę. Tak, tak, tak. Ja po prostu mówię, co widziałam na chlebtubie, no nie? Że jakby
ludzie się dopytywali, że jakby o co chodzi, bo z samego opisu i oprawy graficznej można wnioskować w jakimś stopniu, że to jest rzeczywiście, wiesz, taka rzecz antyfeministyczna w jakimś stopniu, no nie? Czyli wiesz, też tutaj w opowieści podręcznej gra ci bardzo realne zagrożenie, tak. To znaczy masz to takie poczucie, że rzeczywiście ktoś złamie te reguły, tak? Nasza główna bohaterka, narratorka, wiesz, no jakby wyjdzie poza ten schemat, który jej narzucono, no. To rzeczywiście czujesz to, wiesz, cały czas to zagrożenie, że ktoś ją może obserwować, ktoś może komuś powiedzieć, bardzo że ona... Bardzo klaustrofobiczna jest. I tak dalej, nie? A tutaj właściwie to wszystko tak wisi, wiesz, zawieszone gdzieś tak w jakiejś takiej próżni. I ja w ogóle w to nie wierzę, co tu się dzieje, no, nie? Tak, no i no, a poza tą chleptubą tak naprawdę nie widziałam tej książki w przestrzeni naszej, no, książkowej, nie. Więc mam takie... Dobrze, wykreślam dalej. Wykreślaj dalej. Słuchajcie, dwa słowa jeszcze o dwóch tytułach, które ja czytałam i kurde... I były tak słabe, że nawet mnie już Anna nie kazała ich czytać. Trochę tak było. Już chciała oszczędzić mi cierpienia. Oczywiście, generalnie jest tak, że w zależności od pracy wymieniamy się tytułami, które bierzemy jakby na klatę w momencie, tak. W którym wydawnictwa nam wysyłają egzemplarze recenzenckie. Więc wiecie, to było tak, że Anna czytała dwie książki, których nie skończyła i które ją zmęczyły, a ja decydowałam, czy bierzemy Patrona do Imperium Złota. Tak, się było takie, Marta, weź przeczytaj do Imperium Złota, czy to nadal jest tak samo dobre, jak było wcześniej. Marta mówi, tak, jest dobre. No dobrze, świetnie. A potem ja wzięłam coś tam i tak się wymieniamy trochę, więc tutaj, no wypadło na mnie. Nie, wypadło na Anna, no. I słuchajcie, głośna książka. Ja bardzo często widzę na Instagramie szczególnie. Muszę sobie okładkę zobaczyć. Bardzo dużo ludzi tę książkę w ogóle uwielbia i ją chwali i ma takie, wiesz, to są takie posty z rodzaju, kurczę, ta książka zmieniła moje postrzeganie na wiele spraw, nie? I ja tego nie neguję, bo jestem ostatnią osobą do tego, żeby krytykować wybory czytelnicze innych ludzi. Wyrosłam z tego już bardzo dawno temu. Dlatego proszę, nie bijcie nas za krew nie, to i nie ta, to ta druga, wiesz? Nie bijcie nas za krew i popiół, okej? Natomiast ja mam takie dziwne wrażenie, że ja czytałam inną książkę niż ci wszyscy inni ludzie, którzy ją czytali. I mam takie, nie wiem, może ja po prostu, ja dostałam też inny plik, nie? Czy coś, no. To nie jest to wcale. Ło, i chodzi tutaj o życie Violet. Violet. Może Violet. Bardziej powinnam przeczytać, jest to jest francuska, tak. I to jest powieść z serii butikowej Albatrosa. Autorstwa Valérie Perrin. No i to jest generalnie osoba związana bardzo mocno z światem sztuki i kultury. No i napisała powieść, właśnie chyba wydaną zresztą w trakcie pandemii, o ile się nie mylę. I jest ona historią kobiety, ja teraz, no Violet, tak, domyślacie się pewnie, czy też Violet, przepraszam, pewnie z przyzwyczajenia będę mówiła raczej Violet niż Violet, za co przepraszam. No to jest francuska Violet, tak, Violet. Która jest opiekunką cmentarza. W sensie mieszka niedaleko cmentarza i no po prostu dba o teren cmentarza najzwyczajniej w świecie, tak? Czyści groby, nie wiem, wyrywa chwasty, współorganizuje różne uroczystości, które tam mają miejsce, czyli generalnie pogrzeby i tak dalej, i tak dalej. Została opuszczona przez swojego męża. No generalnie jest raczej, no nie chcę powiedzieć, że jest biedna, tak, że jest uboga, ale no i życie nie opiewa w jakieś luksusy, tak? No i też mówi sama Violet na początku, że jest bardzo samotną kobietą, że właściwie jedynymi jej towarzyszami no, życia są raz, że inni współpracownicy właśnie, grabarze chociażby. I zmarli. No i dobra, nie? Jakby... A nie, no to brzmi kozacko. To brzmi bardzo tak ciekawie, nie? W sensie to smutno, prezentuje właśnie taki bardzo realny, aczkolwiek smutny obraz życia tej bohaterki. Wiesz, ja lubię melancholijne i nostalgiczne książki. Tak, nie, one są generalnie bardzo bliskie. Wiesz, bo... jakby to powiedzenie, że jakby jej towarzyszami, jej przyjaciółmi, jej jedynymi bliskimi są zmarli, niesie ze sobą potężny ładunek emocjonalny. Tak. Wiesz, że nawet, że jedynie ci zmarli, no nie? Tak, że ona wie kto gdzie leży, wiesz, pamięta daty, śmierć tych osób, wie kto ich odwiedza, tak, i tak dalej, i tak dalej, nie? I generalnie, no to wszystko jakby brzmiało dobrze, dlatego ja też nie chcę powiedzieć, że z uciechą się wzięłam za lekturę tej książki, ale no generalnie podeszłam do niej tak raczej z ciekawością. No. Nigdy w życiu chyba od roku, nie wiem, 2010 albo jeszcze dalej nie czytam tak pretensjonalnej książki. O Boże, to jest to? To jest to. Ja mam bo ja wiecie, bo ja kojarzę tytuły po tym, co Anna mi o nich pisała po prostu. Ja wysyłałam tobie i zresztą też znajomym fragmenty tej książki. Pamiętam. Pamiętasz? I no. Że każdy rozdział się zaczyna takim powiedzeniem. Bo to nawet nie jest cytat z innych dzieł chyba, o ile się nie mylę, tylko to są takie...
Złote myśli. Złote myśli, nazwijmy to. W sensie, może to jest z jakiejś książki, nie? Może się okazałoby pod koniec, że te wszystkie wstawki są, nie wiem, zaczerpnięte z jakiegoś dzieła. No, i ja z jakiejś historii. Ja po prostu nie dotarłam do tego, tak. Bo ja nie doczytałam tej książki. To był mój DNF nawet tuż przed połową, bo ja nie dałam rady. Na jakimś 45% przeczytałam tej książki. I tak jak wspomniałam wcześniej, melancholia i nostalgia w literaturze jest mi bardzo bliska, ja ją generalnie raczej lubię. I też temat śmierci uważam za, no... Ciekawy i ekscytujący. Nie, chodzi mi o to, że wiesz, to jest taki temat jakby zerowy. To jest taki temat, który się zawsze będzie aktualny i nigdy się nie wyczerpie, nie? No, że, no wiesz, są takie tematy w kulturze, o których zawsze będzie się pisało, o których zawsze się będzie tworzyło. I umówmy się, śmierć jest jednym z nich. Tak. W związku z czym to nie jest taki temat, który już narzuca ci formułę, która sprawia, że to się nie uda. Tak, tak, tak. Tym bardziej, że no again, założenia tej książki były dosyć ciekawe, tam później na samym początku nasza bohaterka, wiesz, spotyka jakiegoś faceta, który przybywa na ten cmentarz i ona tam go pyta, że o co mu chodzi i tak dalej. I on mówi, że on kogoś tam szuka. Już nie pamiętam teraz szczegółów, bo tak jak mówię, to już było kilka miesięcy temu. Więc tutaj jeszcze taki wątek trochę taki detektywistyczny wjeżdża, no, ale no, nie do końca. Że Suzgaj się pojawia i się dzieją rzeczy. No tak, no i ona, wiesz, i oczywiście ona ma takie myśli z rodzaju, bo to jest jeszcze pierwszoosobowa narracja, więc to już w ogóle fatalne. Że no ona czuje jakby, że może mu zaufać, że jest w tym mężczyźnie coś takiego, że wiesz, ona się z nim czuje bezpiecznie, bo nigdy w sumie nie przyprowadza ludzi do swojego mieszkania, a jednak jego zaprosiła z jakiegoś powodu, a tak w ogóle to ma pod szlafrokiem satynową koszulę i coś tam. Ale generalnie całość jest straszliwie pretensjonalna i taka wręcz koelowska w negatywnym tego słowa znaczeniu. I wiesz, to są takie wyświechtane frazesy, ale ja powiem, których ty... nikt nikomu nie powinien mówić. Wiesz, jeżeli na przykład walczysz z żałobą, nie? No. Jakby ktoś mi powiedział coś takiego, jak ona tam sobie myśli o śmierci, o tych zmarłych, to kurde, wyszłabym po prostu z siebie. Nie, ja pamiętam, że ty wysyłałaś jakieś tam właśnie fragmenty z tego tekstu i miałam takie wow. To jest strasznie takie napuszone i takie, wiesz, takie wielkie. Wielkie. To jest takie wysokie. Grande. Tak, no. Jest grande jak kawa w Starbucksie, po prostu, naprawdę. Nie, i jakby, to jest, słuchajcie, moja personalna opinia. Absolutnie w 100% subiektywna, bo hej, nic nie jest obiektywne. I jeżeli wam ta książka się podobała i wam pomogła i, no nie wiem, znaleźliście coś dla siebie w niej, to super. Mnie nic do tego. Ja nie byłam w stanie po prostu przez nią przejść. To nie jest zupełnie dla mnie książka. I jest mi bardzo przykro, że mi się nie podobała, jak z reguły przy książkach, które mi się nie podobały. Tak, zwłaszcza, że wiesz, że sam koncept jakby, wiesz, kobiety strażniczki cmentarza brzmi naprawdę wspaniale, nie? Tak, to brzmi wspaniale, tak. Jako, wiesz, taka piękna, liryczna opowieść by mogła z tego być. Dobrze, ale na koniec książka, to jest moim największym hiciorem i największym zawodem, większym nawet niż Krajowy Popiół. Myślałam, że tekstuję, odwróciłaś, większy nawet niż ty. Dzięki. Tytuł, na który czekałam strasznie i jak się dowiedziałam, że wydawnictwo kobiece to wydaje w Polsce, to po prostu... padłam trupem. Karol i Squeaky. Ekscytacji. I rozmawiałam z Karoliną, zresztą o tej książce. Z panią Karoliną Borkowską. Z panią redaktor Borkowską, tak. I potem, kiedy dostałyśmy na to propozycję, to w ogóle, wiesz, tego samego dnia rzuciłam wszystko i czytać, nie? Super, nie? Czad. I chodzi tutaj o Serce Wiedźmy. Czyli historię Angerbody. Wiedźmy, którą możecie kojarzyć z mitologii nordyckiej. Kochankę Lokiego, matkę Fenrira i tego drugiego węża, którego w tym momencie nie pamiętam, a przede wszystkim matkę Hel. Hel. Tak. No bo ona właśnie, te trzy postacie, czyli Hel, Fenrir i kurde ten wąż, nie pamiętam jak on się nazywa, wąż. Plus Loki, no to jest ta taka monsters family, tak, w mitologii nordyckiej. Tak. No bo jeżeli nie znacie historii, to Fenrir wraz z wężem niszczą świat jakby w, Boże, Ragnaroku, prawda, opisywanym właśnie w mitologii nordyckiej. No i tam jakby nie było nic dziwnego w tym, prawda, że kobieta rodzi węża i wilka, prawda, i dziewczynkę, która jest półmartwa, no bo według kanonu Hel jest półmartwa, tak? Okay. I że jakby od głowy do pasa jest żywą kobietą, a od pasa w dół ma martwe nogi, które wiesz, są albo kośćmi, albo z takiej rozkładającej się skóry, ciała i w ogóle i takie tam. I tak faktycznie jest tutaj. Bardziej mi się podobała ta wizja Hel w tym... No. Ragnaroku Wajtorze. Tego, Tajki. No i słuchajcie, no oczywiście, tak, tą mitologię nordycka mamy. Angerbodę, czyli wiedźmę po prostu flagową mamy. Samo to, że wiedźmy. Samo to, że wiedźmy, tak? Taką trochę znowu kirkę wersja mitologia nordycka. Nie. Kurde, ale ta książka tak bardzo się nie udała. Jejku, to straszy. Ona cierpi w ogóle na podobne problemy co kirkę.
Czyli znowu chcemy mieć, wiesz, postać silnej, niezależnej kobiety, która to siedzi i nic nie robi. Która siedzi i nic nie robi. I właściwie jedynym zajęciem jest myślenie o mężczyźnie, w którym się zakochała, tak w sumie tak nie wiadomo dlaczego do końca. Loki jest napisany tutaj absolutnie perfidnie i to, co mu autorka uczyniła w tej powieści, to w ogóle powinno być zabronione. Może ty masz po prostu za dużo miłości do wizji Lokiego z Tomem Hiddlestonem. Wiesz co, nie, bo ja nawet nie jestem jakąś wielką fanką Lokiego w wydaniu Toma Hiddlestona. A to zapomniałam, to ja jestem. Co? W sensie ja go bardzo lubię w tej roli, ale wiesz, ja nie jestem crazy about him. How can you not? Wiesz, chodzi tutaj o to, że kanonicznie, nawet nie wiem, czy mogę mówić w tym kontekście o kanonie, no ale generalnie w mitologii, prawda, Loki jest tym mistrzem kłamców, tak, jest mistrzem języka w tym kontekście, że zawsze wie, co powiedzieć tak, żeby w jakiś sposób się wybronić z jakiejś tam dziadowej sytuacji, w której się znalazł, tak, jest w stanie pętać ludzi słowami, manipulować nimi, no, umiejętności perswazji to po prostu full korek. Tutaj wszystkie jego wypowiedzi są straszliwie cringe'owe i takie, wiesz, niby śmieszno-sarkastyczne, no, ale to trochę śmieszno-sarkastyczne, tak jakby wujek Marian przy stole na Wielkanocy je opowiadał. To jest takie, haha, dobra, nieważne. I wiesz, i to jest takie... Wujek Marian! No, to jest taki wujek Marian, nie? Przepraszamy wszystkich wujków, którzy mają na imię Marian. Też miałem jakiegoś wujka Mariana. No w każdym razie... TMI. I wiesz, i to jeszcze śmieszniej wygląda, wiesz, w trakcie lektury, no, nie? Że wiesz, ona tak o nim mówi, prawda, że ten język giętki Lokiego bez kontekstów, w sensie, jest super. Jakbyś mnie dodała bez kontekstów, to by nie było kontekstu. A ty czytasz te dialogi, masz takie... No okej, okay, if you say so. I ty wiesz, w ogóle w to nie wierzysz. I ona właściwie myśli tylko o nim. Przez większość czasu nic się nie dzieje, bo... Lokim? O tym Lokim. Mm. I wiesz, i ona siedzi tylko w tej jaskini, tam w tym żelaznym lesie i zasadniczo nic się nie dzieje. Fajny jest wątek jej przyjaźni ze Skadi. To... Czyli jedna jest boginek właśnie, chyba bogini polowań w mitologii nordyckiej. Ja mam wrażenie, że ty opowiadasz moją historię, jak miałam lat 19 i byłam wielką fanką Lokiego. Siedziałam w jaskini i myślałam tylko o Lokim. No i ten wątek mi się podobał. Generalnie przez 3/4 książki był poprowadzony fajnie, aż do momentu, w którym wydarza się między tymi bohaterkami coś, co jakby jest spoko, ale jest opisane tak, jakbyśmy... Że w ogóle nie ma motywacji. Że w ogóle, w sensie one twierdzą, że była ku temu motywacja, a ty jako czytelnik masz takie... Ale kiedy? Ale wcale tak nie było! Kłamiecie! Kłamiecie, jakby nic z tego, co o czym mówicie, nie wydarzyło się. Więc dlaczego jest to tak ograne, jak gdyby to miało miejsce? Wiesz, to jest trochę tak, że jakbym przyszła do ciebie po 5 latach znajomości i powiedziała: Boże, całe życie rozmawiałyśmy o czerwonym pokoju i ja chciałabym mieć ten czerwony pokój i w końcu go mam. Minęła, ty byś miała, ale nigdy w życiu nie rozmawiałyśmy o czerwonym pokoju. Chyba, że w kontekście Greya. Wiesz, i to tak było, nie? I coś wiecie. I co chcemy w tym kontekście? To tak kolejny wypada. TMI! Ja bardzo lubię czerwony, ale na majówce oglądaliśmy grę i stwierdziłyśmy, że to jest cudo kinematografii. Tak, no dobrze, w każdym razie finał trochę tę książkę ratuje, bo on jest taki rzeczywiście mighty i wzruszający, bo rozgrywa się Ragnarok na końcu, to nie jest spoiler. No i jakby wy wiecie, jak to się kończy, no tak. Bo Angerboda ma wizję Ragnaroku i ona jest jedyną kobietą, która go widzi, dlatego tak bardzo zależy... O Jezus, jak się nazywa? Jakoś Odynowi! Musiałam się chwilę zastanowić. Żeby ona mu powiedziała, jak to będzie wyglądało, żeby on mógł się do tego przygotować. No. Bo ona jest jedyną kobietą, która wiesz, jest w stanie jakby przepowiedzieć tę przyszłość i ten koniec świata. No i ona faktycznie to robi i ostatecznie no, widzi, jak to będzie miało miejsce i wie, że jej dzieci będą w tym brały udział, nie? I wie, że zginą. I wie, kto zginie, kto przeżyje, albo może inaczej, kogo nie widzi w tej wizji, no więc tak. Zakłada, że może przeżyje. No. No i na przykład nie ma w tej wizji Hel. Więc ona zakłada, że skoro jej tam nie ma, to znaczy, że jest, istnieje może jakaś szansa, że ona przeżyje. No tak. Nie? Więc robi później pod koniec wszystko, żeby chociaż jedno jej dziecko przeżyło. Which is actually very sad. I jeżeli chodzi o Angerbodę matkę, to ja tutaj nie mam żadnych jakby tutaj wątpliwości co do tego wątku. Mam wątpliwości co do wszystkich innych i sposobu, w jakim to zostało napisane. Więc to było mi tak cholernie przykro, ale potem Karolina powiedziała, że nie byłam jedyną osobą, która to powiedziała o tej książce. Więc może to nie było takie głupie, plus widziałam, bo ta książka ma też dużo ocen wysokich na Goodreadsie, no, ale była taka jedna, bardzo wysoko punktowana, która właściwie też wypunktowała wszystko to, o czym ja teraz powiedziałam. I miałam takie... Besties. Mm-hmm.
Dokładnie to. Dokładnie to. Czytam, mówię, o Boże, ona myśli tak samo, bo to chyba też kobieta pisała, no. Tak samo jak ja. Czyli to wcale może nie jest takie odklejone, nie? No, wiesz, no jakby znajdzie się ktoś, kto będzie miał podobne odczucia. No i Boże, jak mi się raz przypomniała o tej książce, to znowu jest mi tak fatalnie. Sadkę. Jezus, ja byłam, słuchajcie, byłam tak podniecona tą książką. Tydzień chodziłaś wnerwiona, że ta książka nie siadła. Byłam tak nią podjarana po prostu. I po tych pierwszych 150 stronach, on też ma około 400 stron ta książka, a miałam takie... coś tutaj nie gra. Ale mówię, dobra, czytam dalej, nie? Czytam dalej. Jestem ambitna i zmotywowana i to się uda. Nie udało. No i to tyle. No cóż, no tak to wygląda. Słuchajcie, czytaję takie DNF-iki, czytaję takie fejliki, które się nakładają. Nie, no, Judę przeczytałam całego. No dobra, ale mówię, że DNF-y i fejliki. Tak. Tak. No, no i to serce weźmy też przeczytałam całe. No, więc takie fejle, które się tutaj pojawiły w ostatnim czasie i nie znalazły swojego miejsca na kanale. Możecie dać znać, czy chcecie, żebyśmy robiły takie odcinki częściej. Bo już szykujemy książki na następny bo już, ja już mam książkę, o której nie mogę teraz powiedzieć, bo ona jeszcze nie wyszła. Ale już poczekamy po prostu na premierę. Odrzuciłam i to, nie jestem pewna, czy mogę, ale chyba nie mogę, więc wiedziałam, że nie powiem, bo jeszcze jest przed premierą, więc powiem po prostu ewentualnie w następnym odcinku, jeżeli będziecie zainteresowani i dajcie znać, czy chcecie, czy wam się taki format podoba. On będzie w miarę mniej lub bardziej cykliczny. I tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pa!